Hej, witam was bardzo gorąco, ja jestem Duca, to kolejny odcinek z serii Let's Play, chciałam powiedzieć Robin Hood, z serii Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Dzisiaj, plan na dzisiaj jest taki, że udamy się, ja myślałam, że się zabiję, że udamy się do leży Romulusa, które leżą na południu Rzymu. Chciałam udać się do tych, które leżą na wschodzie. Ale musiałam niestety zacząć nagrywać odcinek od nowa, głównie z tego względu, że okazało się, że nie jestem w stanie wskoczyć do miejsca, gdzie te leże się znajdują. Przyznam wam szczerze, że byłam tym bardzo zaskoczona, już zaczynałam bardzo poważnie tym razem wątpić w swoje jakiekolwiek umiejętności zagrajmerskie, ale chwilę później już taka stosunkowo zdołowana stwierdziłam, że zobaczę, co mówią na ten temat inni gracze, więc odwołałam się do Google. Faktycznie weszłam na Google, a tam okazuje się, że muszę odnowić akwedukt, ażeby woda zalała konkretny rejon, do którego mam się dostać. Tak też zrobiłam, odnowiłam akwedukt, o którym była mowa, ale coś cholera nie podziałało, w związku z czym nie wiem, czy muszę po prostu czekać konkretny czas, czy o co chodzi. W każdym razie zrezygnowałam i stwierdziłam, że udam się po prostu do innej, innych leży Romulusa. Skoro tu jesteśmy, to tak się zastanawiam, czy... Znaczy, może to by było jakieś wyjście, ale zważywszy na ilość obecnych tutaj ludzi, będzie to bardzo trudne. Podejrzewam, że najprościej byłoby się tam dostać akweduktem, ale nie mam pojęcia, z której strony miałabym na nim wejść. No tam już ktoś mnie widzi. Myślę, że tutaj jakoś by się coś udało, nie? Nie, nie, też myślę, że nie. Zajcecio. Zobaczmy, jak to tutaj się prezentuje. Czy da się tutaj z którejś strony wejść? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Martwi mnie to troszeczkę, bo powinna być możliwość wejścia na akwedukt z którejś tam chociaż strony. Dobra, ale nie, nie, nie oddalajmy się za bardzo, bo mijam się z celem. O, a może tu? Nie? Też, kurczę, nie. To nie. To spróbujemy jakoś inaczej to załatwić. Tylko po cichutku. Auć, to nie było fair, mój drogi. Kurczę, i znowu wyszłam z wprawy i nie mogę kontrolować już. Wiem, że znów mam bardzo mało funduszy, ponieważ mówiliście mi, że powinnam zacząć zdecydowanie inwestować w Rzym, ażebym mogła zrobić coś z tym moim ewentualnym wyposażeniem, ażeby wyglądało troszeczkę lepiej. No i faktycznie macie rację, ale stwierdziłam, że chyba najpierw wolę uzbroić Ezio w coś. Kurczę, strzelają do mnie. W coś lepszego, jak właśnie. Cholera, jak właśnie tą zbroję. Chciałam się udać do leży Romulusa, ale widzę, że moje plany zostaną generalnie chyba bardzo pokrzyżowane właśnie w tym momencie teraz. Nie dam rady tam wejść, bo będą strzelać do mnie. No właśnie. No Ezio, co ty robisz, staruszku? Puść się i sobie przemyśl stąd, póki jeszcze możesz. Weź spieprzaj, dziadu. Oni skoczą za mną, co? Jak myślicie? O cholera, chyba skoczą. Jak ja mam wejść do tych głupich leży tam? Nic mi dzisiaj nie idzie. Najpierw te pierwsze leże, do których wejść nie szło. Teraz jacyś w ogóle mnie gonią. Weź, idź, chłopcze. Proszę cię.
O, właśnie. Ups, tu nie idziemy. Dobra, odpuścili, chwała wam za to. Ostatnie lekarstwo, fuck je. Po prostu idealnie. To jest zdecydowanie mój dzień na nagrywanie. Oj, nic mi dziś nie idzie tak, jakbym chciała, żeby mi szło. Nic, może mi się uda jakoś chociaż tam zakraść już bez walczenia z nimi. Jezus, nawet nie mogę tam podejść. Jak ja mam to zrobić, ludzie złoci? No proszę, ja was. Będzie bardzo trudny dzień. To będzie bardzo trudny odcinek. Spróbujmy zatem z tej strony. Tu mnie pewnie też zauważą skubańcy. Pewno. Boże, to jest chyba najbardziej strzeżona wieża, jaką mogli tylko zrobić. No po prostu jakaś masakra. Tutaj mnie ci zauważą. To mi się nie uda. Cicho, nic tam nie widzisz. Tego mam z głowy. A, ale ja mam jeszcze takie magiczne urządzonko jak kusza, moi drodzy. Ona mi się z pewnością teraz przyda. O, właśnie. Co? Nie, tak nie chciałam, żebyś tego zrobił. No, tak już lepiej. Czy ja bym nie... No tak, najprościej byłoby go zestrzelić, ale to raczej grozi mi niepowodzeniem. Fuck, na krawędzi spadnie? Nie spadaj, dziękuję. No, spróbujmy. Może ten plan ma jakieś szanse. Pewnie nikłe, ale... Aha, mogłam chyba po prostu tam wejść na to. Ezio, staruszku, ty mój ulubiony. Widzę, że bardzo lubisz robić mi na złość, wiesz? Weź tu gadaj z nim. Co za człowiek. Okej. Już nie jest tak hopsiup tu wejść na te głupie wieże. No zabij go. Aha, dobrze. Chcesz się bić, to będziemy się bić, stary. Ezio! Ja cię proszę, ty się broń, stary. Dobra? Już cichutko. Bij dziada, zabij. Łam go! Pięknie. Zaswykąć go po prostu. Długo tak się będziemy z nim... O, fajnie. Dobra, spalmy tę budę. Oh. Lubiłam tą animację.
czy wy nie powinniście sobie z tym przypadkiem pójść, czy coś? Skoro to już jest mój teren, to won, panowie, stąd, won. Taka jest moja sugestia. Dobra, ale my tu przyszliśmy w jakimś konkretnym celu. Chciałabym, kurczę, tu medyka gdzieś zahaczyć, ale ja tu żadnego nie widzę. Idźcie, kobiety. Okej, znalazłam skrzynię. No to jest jakiś postęp, ale nie o skrzynię mi tu chodzi. Już wiem, pewnie od środka trzeba tam wejść. Bo widzę, że na środku tego budynku jest jakiś plac. I to pewnie tu, no. Na pewno. Tak, Ezio, to był bardzo dobry ruch. Mam nadzieję, że nie będzie tam zbyt dużo wyznawców, bo mam mało życia. Oj, trzymajcie kciuki, bo dzisiaj mi to chyba jest bardzo, bardzo potrzebne z tego, co widzę. No nic, może jakoś pójdzie. Okej, nie pamiętam tego. Ach, już pamiętam. Świetnie, zrujnowany kościół. Dzień szósty. Spenetruj starą siedzibę papieża, aby znaleźć kapliczkę Romulusa. Nie możesz stracić więcej niż jeden punkt zdrowia. No to akurat jest... Jest na... No nic. Dobra, na pewno gdzieś tutaj, jak sądzę, bez potrzeby by tu nie było tych wystających belek, tak myślę. Dobra, teraz tu widzę, że jest coś. O, właśnie. Nie wiem do końca, czy tak to miało wyglądać, ale chyba wyglądało koniec końców całkiem spoko. A teraz przepraszam, gdzie? Po drzwiach? Aha, jednak po drzwiach. Kurczę, flaga tam była. No dobra, mniejsza. I tak mi na nich nie zależy. Wygląda na to, że tu. Albo i nie tu. Tu. O, tu jest flaga, ale to nie o flagę mi chodziło generalnie. Ach, tu, dobra, po szafie. Okej, okay, mam drogę z powrotem. Now I can get back up here. Tak, Ezio, możesz, ale wolelibyśmy tam nie wracać, ponieważ wolelibyśmy, stary, żebyś przeżył. No co to miało być? Miałeś się złapać lampy, stary. To było takie strasznie trudne dla ciebie, jak mniemam. Czyli teraz może jeszcze nie jesteś w stanie... Tu wejść. Co za kpina. Jak ty mnie dzisiaj, Ezio, drażnisz strasznie. Nie masz po prostu stary pojęcia. Długo tak mnie nie wkurzałeś. Długo tak mnie nie drażniłeś. Bardzo długo cieszyłeś się moją łaską. Ale skończyło się Eziowanie. Skończyło się małpeczkowanie. No. Tego by brakowało, słuchaj, naprawdę. If I fall, that will aid me. Naprawdę? To cudownie.
Nie wiem, czy miałam to tak zrobić, ale już się stało. Co, po posągu może mam tam wejść? A. Okej. No, tam jest flaga. Sobie ją już wezmę, skoro tu jestem. A teraz po... Aha, tu jest takie tam... Co ja miałam tam zrobić? Przepraszam, bo... Wow, ominęłam to. Coś było o chwytaniu i puszczaniu, ale cholerka, nie zdążyłam. Shift, aby puścić, shift podczas spadania... Ale czego ja mam się chwycić? Ach, tego. A dokąd mnie to zaprowadzi? Nie. Gdzie ja mam tutaj przeskoczyć? Coraz ciekawiej się robi. No chyba tam jedynie, ale... Matko boska. A, dobra, tak to miało wyglądać. Spoczko. Nie jestem przekonana, czy miałeś zejść tu na dół, ale dobra. Ty wiesz lepiej, Ezio. Ty wiesz lepiej. Przynajmniej na to liczę, że ktoś tutaj z nas dwoje ma głowę na karku. Może jesteś to właśnie ty. Dobra, chyba raczej tędy. No, zdecydowanie. Świetnie. Nie ma to jak próchniejąca podłoga. Marzenie. Czy ja mam tam... Nie, no naprawdę miałam tu przeskoczyć. Co tak nie wyglądało, jakbym miała tu skoczyć. Prawdę mówiąc. Ezio? A ty byś coś... Teraz może... O, właśnie. Nie, naprawdę, skakanie do tyłu. Nienawidzę tego. Widzę tam jakąś flagę, ale generalnie olewam temat. Dobra, w górę. Tu są jakieś przeurocze schodki. Flagę olewamy, naprawdę. Dobra, wolałam naciskać shift na wszelki wypadek. Tak, gdyby jakaś niespodzianka z chwytaniem i puszczaniem mnie tu czekała. Okej, długi korytarz. O, matko boska, więcej skakania. O, Jezus, już pamiętam. Magnifico. Tak, magnifico. Ja ci dam magnifiku, to ja będę musiała wspinać i skakać. Twojej przyjemności, staruchu. Oczywiście, na pewno. Same skoki zaczynają się gdzieś z tyłu. Na bank. Dobra, zobaczmy, co to tutaj jest w ogóle. Mam strzelić do tego, no spoko.
Co mi to dało? Świetnie, otworzyło mi kratę. Którą, bo... Tą, tak? Czy nie? Czy tu wszystkie są kraty zamknięte, tylko po prostu... Aha, dobra. Dobra, dobra, to na pewno było tu. I podejrzewam, że nie wiem, gdzie dalej. A, dobra, chyba jednak Ezio wie, gdzie dalej. Wygląda zachęcająco. Jeśli nasza współpraca będzie się nadal układała, to wygląda zachęcająco. I jestem gdzieś tu. Aha, nie, amunię. Uuu, dostałam bełty. Jak milutko. To bardzo miłe z ich strony. No, to się nie zapowiada dobrze. Jak miałabym się tam dostać? Nie, jakoś tędy oczywiście. Dobra. Obsasa do lasa. Jesteśmy gdzieś tu. Nawet nie wiem, czy to jest dobra droga. Chyba tak, bo uruchomiła się scenka, więc to chyba musi być dobra droga wręcz. Perfect. I route up if I fall. Czy kolejne jakieś tam dziwne rusztowania, inne pierdoły. Jeszcze... Aha, wyżej, dobra. Myślałam, że bokiem mam tam wejść, ale widzę, że... Dopiero teraz mam się przesunąć w bok. I oczywiście, o, oczywiście, że będzie skok w bok. Sami mam wrażenie, że skoki w bok są jeszcze gorsze niż skoki w tył. Po prostu dramat. Ezio, radzisz sobie z tym, jest świetnie. Staruszku, jest po prostu bosko. Jestem z ciebie dumna i uwaga, skok prawdy. Okej, trafiłeś w okno. Jestem z ciebie dumna. Okej, już miałam, już się bałam, że nie skoczysz. Tam, gdzie masz skoczyć. Tak jak teraz. Auć. No okej. Bardzo niefajnie. Nie wiem, jak mam tam przeskoczyć. No jasne, od początku. Dobra, jeszcze raz. Wskakuj na płot. Zresztą nie wiem, czy to płot, ale wskocz na to coś. Oczywiście kascenka, którą pewnie zobaczymy jeszcze dzisiaj z milion razy. Perfect. I route up if I fall. Wiecie co, martwi mnie momentami to, że ja mam takie problemy z tym skakaniem. Nie wiem, czy to tylko ja mam. Pewnie tylko ja mam takie problemy. Ale to jest... Prawdę mówiąc, bardzo nieprzyjemne, bo ja nie zawsze wiem na przykład, gdzie mam skoczyć, a wtedy... I wtedy jest mi przykro. Bardzo przykro. No to nie moja wina, że ja nie wiem przecież. To gra mi nie mówi. Tego. Okej.
No i teraz znowu chwila prawdy. Jak mam to zrobić? Widzę ewidentnie... O Boże, po co ja tam skakałam w ogóle? Przecież mogłam po prostu tu na wprost skoczyć. No przecież shift naciskam, o co mu chodzi? For fuck's sake, już mam tego naprawdę powyżej uszu. Po raz trzeci dzisiaj. Ciekawe... A, chciałam sprawdzić, czy by doskoczył bez wchodzenia na to coś. Scenka, której nie da się oczywiście pominąć, bo po co? Perfect. I route up if I fall. Dajesz, a cię dajesz. Kurde, skok w bok. Coś, co mi nigdy nie wychodzi. Tu wychodzi mi perfekcyjnie, a nie mogę się wspiąć na jakieś pieprzone belki, które właściwie są tak porozstawiane, że cholera wie, jak tam wskoczyć. Znaczy, może to tylko ja mam takie problemy ze zrozumieniem czasem tej gry, no ale... Kurwa mać, proszę ja was. Z przesady. I jak ja mam to zrobić, jak tam skoczę? To oczywiście się zdesynchronizuje. Ale dobrze, idźmy tam, jak prowadzą nas belki. A co tam? No i co mam teraz według ciebie? Jak robiłam to za pierwszym razem, to nie chciałeś tego Ezio pacanie zrobić, a teraz nagle chcesz. Boże, nienawidzę tej gry. Momentami po prostu jej... Mać nienawidzę. Przepraszam was, że jestem dzisiaj taka wulgarna, ale to już jest naprawdę ponad moje siły momentami. Logika tej gry jest zatrważająca. Tak, wiem, znowu kilometr stąd. Muszę się wrócić tam, gdzie byłam przed chwilą. Po prostu zajebiście. A po prostu opuściłam tą grę. Pójdziemy chyba tędy, nie ma sensu się tam spinać po tych spalonych kolumnach, które zresztą Ezio rozbabrał. Ja nie wiem, jak jestem pewna, że mi nie wyjdzie, to wychodzi. Jak jestem pewna, że mi wszystko wyjdzie, tak jak dzisiaj, to proszę was bardzo. Jak uroczo. W ogóle skąd tu się wziął ten worek, który zresztą już raz przebiłam? No to jest... ponad moje siły, ponad logikę wszelką. Jeszcze nie trafiłeś. O co wam chodzi? Naprawdę nie było innego sposobu? Amen. Amen indeed. Jest jakiś sposób, żeby tu w miarę szybko zejść? Nie, nie, nie. No już, już widziałam, jak się zabijam. Po prostu... Ojej, ile tam w ogóle było? Ojej, ile tu jest... Tu jest rzeczy ciekawych. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo... No. To jest chyba warte świeczki jednak. O, proszę, ile florenów. Proszę. Tam też widzę jakieś fajne fanty. Nie da się tam wejść, cholera jasna. Nie, wchodź mi na kolumnę.
O, dobra. Fajnie. Tutaj jest drabina w dół. Pewnie i tak będę musiała nią zejść, co? No, tak myślałam, że i tak będę się musiała tam pofatygować i tak. Oj, wróćmy wreszcie do Rzymu, błagam, bo... Te zatrważające zadania Romulusa są zatrważające. Nawet nie będzie pełnej synchronizacji, bo co najmniej umarłam z 4 razy. Albo 3, chyba 3. Dała masakra. A tam, wyobraźcie sobie, czekają na mnie ciepłe gofry. I oczywiście, oczywiście Ezio musiał nie kooperować. Wdech, wydech, tuc, wdech, wydech. Czy to jest wyjście? Tak! Błagam, idźmy stąd Ezio czym prędzej. On zawsze wychodzi z tych krypt jak jakiś połamany. Okej, to było głupie. On ma prawo z nich wychodzić jak połamany. On generalnie przecież nie żyje. Z 3 razy podczas misji tych właśnie. Biedny Ezio. A to wszystko moja. Bardzo wielka wina. Ach, ale odzienie masz już ładniejsze niż poprzednio. Tak, zainwestowałam w ciebie. Troszeczkę. No dobrze, moi drodzy, i tak ten odcinek się już znacznie przedłużył, także ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i cierpliwość, że wytrzymaliście ze mną do tego momentu, bo jeśli to oglądacie, to znaczy, że wytrzymaliście. To był bardzo ciężki i bardzo nie tylko mnie drażniący, ale i zapewne was odcinek. Także dzięki i widzimy się niebawem, mam nadzieję już w lepszym stanie mojej kooperacji z Ezio. Trzymajcie się, cześć!